Dzień dobry, tutaj z Polski, jesteśmy w Łodzi. Jestem tutaj z ekipą, która przyjechała do molu i dzisiaj zbierają pieniądze, tutaj donacje, ale powinniśmy dowiedzieć od nich troszeczkę. Jak pan się nazywa? Merlin. Merlin. I jaka to jest organizacja pana motocyklowa? Jesteśmy oddziałem Brotherhood MC Poland. Jesteśmy częścią dużego klubu motocyklowego, bardzo starego w Polsce. I mamy zaszczyt dzisiaj pomagać zbierać pieniądze na Moto Mikołaje i wspierać całe to przedsięwzięcie. I na czym polega Moto Mikołaje? Moto Mikołaje polega na tym, że propagujemy cały czas zbieranie prezentów, rozdawanie dzieciom. Do wszystkiego dbamy o to, żeby nasze pociechy, szczególnie też te, które są z domu dziecka i z innych ośrodków, no miały szansę przyjść, zobaczyć, jak coś takiego wygląda i oczywiście jakiś prezent dostać. I ile członków jest w waszej ekipie? Wystarczająco. Wystarczająco. A tak mniej więcej, czy wyjeździcie dookoła Polski, czy ta operacja jest tylko tutaj w Łodzi? To znaczy, Moto Mikołaje są, to jest cała cykliczna impreza, którą co roku festujemy razem z innymi klubami. Wspieramy przez to podopiecznych domów dziecka, akurat łódzkich, bo jesteśmy lokalnym łódzkim klubem, więc wspieramy łódzkie domy dziecka. Natomiast to nie jest tylko jedyna impreza, w której uczestniczymy. Te imprezy są bardzo cykliczne. Przy każdej okazji widać nas w szczytnym celu, bo warto pomagać. I ile lat już robicie takie coś? Długo. To jest już historia. Historia. A czy jak członkowie naszego magazynu w Ameryce chcieliby was wspierać, to co mogą zrobić? Czy jest jakiś Facebook, czy jest jakaś strona internetowa? Można znaleźć nas na Facebooku, Brotherhood MC Poland Łódź, więc zapraszamy. I jest jakaś konkretna data, na którą coś wydajecie, właśnie to wszystko, co wydajecie, czy... Różne są daty, teraz jest akurat okres świąteczny, czyli akcja Świętego Mikołaja, natomiast za chwilę będzie Dzień Dziecka, za chwilę będą wakacje dla dzieci, tak więc akcje są cykliczne non stop. Zapraszamy. Super. No to bardzo dziękujemy tutaj kolegom, dziękujemy za wszystko i puścimy to w Ameryce. Dziękuję. Dziękujemy. Tak więc prawdziwy Springer, lekki sprzęt, natomiast bardzo ciężki w jeździe, na sztywnej ramie. Więc wszystkie wibracje, te good vibration są do uzyskania na tym motocyklu. Obok mamy Street Glide'a, też w nietypowej wersji. Nietypowe jest z nim to, że ma specyficzne, duże, grube koło z przodu. Bardzo mało jest tych modeli, duża przeróbka. Bardzo sympatycznie się tym jeździ, ekstra komfort. Obok Electra Glide w wersji Limited. Tak więc typowy kanapowiec, flagowy model Harley'a. Tu jeszcze mamy go na wersji na 110 silniku, więc bardzo popularny i solidny motor. Ok, no i czarny, nasz kolejny. Na najlepszym silniku zbudowany na 110. Slim, wersja Slim. Uwielbiany przez bliskie osoby, uwielbiany przez kobiety. Bardzo łagodnie się prowadzi, super wyważony, tak więc piękna maszyna. Kolejny z naszej kolekcji to jest Sportster w nietypowym wydaniu. To jest Sportster 1200, tutaj troszeczkę tak wydumany przez kolegę. Budował go sam w garażu na podstawie właśnie ramy i silnika ze Sportstera 1200. Największy flagowy model Triglide, tak więc można powiedzieć, że do ostatnich lat można na nim jeździć. Wspomaga, nie trzeba się nim podbierać. Również na 110, na najlepszym silniku zbudowany. Idealny na autostrady, na przemierzanie wszelkich duktów.